amerykańskiej brygadzie AK, dowodzonej przez Szczerbca. Za walkę z hitlerowcami odznaczony Krzyżem Walecznych, Krzyżem Virtuti Militari 5 klasy. Po rozwiązaniu brygady nie składa broni, walczy u boku majora Łupaszki. Po rozformowaniu oddziałów Łupaszki przechodzi do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, gdzie obejmuje dowództwo pogotowia akcji specjalnej. Oddział Burego stanowi elitarną jednostkę partyzancką, skupiającą najlepszych żołnierzy NZW okręgu Białystok. Hasło dowódcy Śmierć wrogom ojczyzny znajdowało odzew w determinacji i zawziętości prowadzonych walk. Aresztowany przez UB w 1948 roku, skazany na karę śmierci. Kapitan Bury został zrehabilitowany w 1995 roku. Ojca pamiętam jak przez mgłę. Jedna scena to na dworcu. Kiedy ja z mamą odjeżdżałem do Elbląga, to pamiętam, ojciec stał na peronie, jakoś tak dziwnie zamachał. I druga scena, którą pamiętam, to było w 1946 roku. To było w okresie Świąt Bożego Narodzenia. I ojciec rozmawiał z kimś, nie wiem kto to był, w innym pokoju. Można postawić sobie pytanie, czy był sens. Ale myślę dzisiaj, że był sens, bo ktoś musiał ten honor zachować. Byli Niemcy, byli Sowieci, byli ci, co z nimi współpracowali. Nasi bracia byli też. A on ostry był bardzo. Bardzo pacyficzny w stosunku do siebie, był bardzo wymagający, ale i do ludzi też. A już do przeciwników to nie daj Boże. Byle co to było, strzelaj koniec. Z opowiadań kolegów ojca, współtowarzyszy broni, tutaj szczególnie cenię wypowiedzi pana Olgierda Chrysty. Takie słynne ojca powiedzenie, kto śmierci boi się, wystąp. To mówił przed akcjami zbrojnymi. Na procesie też, kiedy sędzia zapytał, kim jest oskarżony, ojciec powiedział: Polak, jestem Polak i katolik, a wy pieski stalinowskie. I to jest cała kwintesencja. Partyzantem być to dzika rozkosz, po latach żywcem w błocie gnić, armaty grzmią. Maszynki trzeszczą i śmierć podzwania, to są zło. Wiem, że u nas Kim był taki, który napisał hymn brygady. On z gitarą często gra, jak mieliśmy wolny czas, a można było, nie trzeba było zachować ciszy, no to Kim, bosy, dłuższy, to tworzyli taką kompanię z gitarą, ktoś tam grał, prawda? Czy z jakimś instrumentem, ale o pieśni Burego nic, nie, w ogóle nie wiedziałem. Bury lubił śpiewać, owszem, bo jak czasami tam nuciliśmy, to on czasami też tam ponucił się. Surowiak był takim pupilkiem Burego u Szczerbca. On był zastępcą dowódcy pierwszego plutonu. Surowiak, inteligentny chłopak. W każdym bądź razie był zaufanym Burego, ale już z tym zaufaniem to różnie bywa. Moi koledzy Wiarus, znaczy Wodek Jurasow i Porejwo, złapali kontakt z partyzantką. Tam dołączyliśmy do oddziału, którym dowódcą był Szczerbiec. Najpierw była brygada mała, bo nas 25 czy 30, prawda, to jeszcze niedużo było. I w ten czas Szczerbiec był dowódcą. Bury był w ten czas dowódcą, zdaje się, plutonu. Ja chyba od razu od początku popadłem do Burego. Pierwsza akcja była, to były Worniany. Myśmy tam rozbili posterunek i rozbiliśmy areszt. W tym areszcie było kilkadziesiąt osób narodowości żydowskiej i trzech Polaków. Tych trzech Polaków dołączyło do nas, a tych wszystkich ludzi, tam byli mężczyźni, kobiety i chyba nawet dzieci były, puściliśmy wolno, poszli w teren. Można? A zamknięte na klucz. Na kłódkę zamknięte. Muszę dalej pójść. No i tutaj się schodziło w dół do Mereczana.
ale tu były wszędzie domy. Czy to są Mikuliszki? Mikuliszki. Tu gdzieś powinna być taka, w dole była taka stodoła. Nasze gumno było. Ну, только вибачайте, що по польську говорити не вмію. Не шкод. То були так, Юхневіче. Вот, Юхневіче. Ну. Павілойці. Так, потім. І П'ятровські. Якой. П'ятровські. Ну. Якойчі. Ну, власне. І цвинтаж є тут, так? Так. О, цвинтаж. Я вас пропущу. Ходіть сюди, сюди, сюди. А, то тут, так? Ну. А, маленько сюди. О. To jest fajne. To ładnie nawet jest zadbane. Kordian. Wodnik. Ósmy pierwszy. Michel. Ósmy pierwszy. Majto. Później Szczepcio. No Szczepcio poległ, bo Szczepcio był też jeden z tych dowódców, który nigdy nie padał, tylko szedł. To dla nas, dla trzeciej brygady, to święte prawie miejsce. Poczułem uderzenie w prawe ramię. Także dostałem pierwszy pocisk. W momencie, kiedy repetowałem broń, dostałem w brzuch serię. I tam koło mnie dostał wodnik, to wiem na pewno. I dostał ten Francuz, to ten Michel, co tu leży. Kiedy ja już dostałem ranny, nagle słyszałem dosłownie głos Borego, chłopcy naprzód. I pokazała się tyraliera, która, prawda, która, że tak powiem, odrzuciła Litwinów i Niemców tam dalej, ale mnie w ten sposób uratował życie. Bo normalnie to, jak wiadomo, nas dobijali. Niemcy i Litwini nas dobijali, należało tak. No więc tu nasza brygada przyszła, tutaj, tutaj jeszcze nie była brygada, oddział 70 ludzi. Tu coś żeśmy się usadowili, a tutaj zwiad kawaleryjski był tutaj, bo tu się już nie mieścił. I szósta brygada, ich tam było 30, także w sumie nas było 100, tu 70 i tutaj około 30. A tutaj okrążyli nas ta żandarmeria niemiecka z Litwinami, z Białorusinami. I kilku Litwinów do niewoli wzięliśmy. I Niemcy. Góry rozstrzelał wszystkich Litwinów. Sam Janek strzelał. No, on jak dorwał, to rozstrzeliwał. Własnoręcznie. Brzoza mu zwrócił uwagę, że on źle robi. Oni się nawet pokłócili. No taki był, wie pani, trochę kibnięty facet. Nie było takiego nastroju, żeby strzelać bezbronnych jeńców. Bo jeńc to był bezbronny, po co jego strzelać? No i nie praktykowało się tego. Jednego z jeńców wysłał z listem do żandarmerii niemieckiej w Oszmianie, pisząc, iż nie myśmy sprowokowali tą całą potyczkę, ale oni na nas, powiedzmy, napadli. Chodziło o to, by uchronić ludność od represji niemieckiej. Tak zwane gestapo litewskie było nieraz gorsze niż gestapo niemieckie i jak ktoś miał dojścia do Niemca, to wyciągał przez Niemca z gestapo litewskiego. Ale to wcale nie znaczy, że Niemcy, przecież Niemcy kontrolowali to wszystko. Tylko lubili robić cudzymi rękami. Po co mają tego? Ja miałem takiego przyjaciela, który się nazywał Bogdan Zaborowski. Aresztowali go Niemcy i później go Litwini w Ponarach rozstrzelali. I dlatego wziął się pseudonim Bogdan.
Tugele zostały po raz pierwszy zdobyte 28 grudnia 1943 roku, zaraz po Bożym Narodzeniu. I naturalnie myśmy się wycofali, ale po pewnym czasie już w Tugelach po raz drugi władze litewskie nie urządziły posterunku i one pomału stały się taką Rzeczypospolitą Turgielską. Po mszy świętej cała brygada ustawiła się w szyku paradnym i Wilk w asyście Szczerbca odbierał defiladę i myśmy przemaszerowali przed Wilkiem w czwórkach. Było pełno ludzi. Ci ludzie byli uśmiechnięci, no, byli wzruszeni przede wszystkim tym, że to jest jednak Wojsko Polskie. Myśmy się tu czuli już u siebie. To było nasze miejsce, już zdobyte i czuliśmy, że stąd pójdziemy dalej, prawda, że będziemy uwalniać następny. Szczerbiec, z mego punktu widzenia, to był idealny dowódca. Szczerbiec miał prawie każdą akcję dobrze przemyślaną. I przez to nas, można powiedzieć, ginęło bardzo mało ludzi. O jego mądrości świadczy fakt, że wszystkie akcje, które były przeprowadzane, nigdy nie były prowadzone na siłę. W momencie, kiedy Szczerbiec widział, że obiekt atakowany stawia bardzo duży opór, rozkazywał się wycofać. Przecież w akcji na Jaszuny zginął jeden człowiek, w akcji na Czarnobór zginął jeden człowiek, w akcji na Troki zginął jeden człowiek. A przecież to były duże bitwy. Naprawdę duże bitwy. No, Morwana Ośmianka to zginęło 9, ale to była bardzo duża bitwa. Myśmy po prostu Szczerbca uwielbiali. Umiał trzymać w dyscyplinie wszystkich, ale jednocześnie był bardzo dobrym człowiekiem. Typowe powiedzenie Szczerbca to było zawsze to, że uważajcie chłopcy, między partyzantem a bandytą jest jeden krok. Na tych terenach, gdzie myśmy chodzili, no to ci rolnicy i oni musieli nam dać jeść. Ale oni mieli w pewnym sensie pewną ulgę też, dlatego że oni już deputatów nie oddawali. Ci ludzie byli na ogół dobrzy. Dzielili się z nami tym, czym mieli. Myśmy nie mieli prawa wymuszać na nikim. Posiadanie broni daje też pewien taki, że ja mogę wykonać to, co ja chcę i ten ktoś mi musi słuchać. Przecież ja dziś ze wstydem mogę powiedzieć, że ja mając 18 lat potrafiłem do chłopa zrzucić się prawie śmieciami, że on mnie musi słuchać, musi dać konia, musi dać jazdę, bo ja żądam i on musi spełniać to. To można było zupełnie w inny sposób podejść. Ja mogłem rozkazać, on mnie musiał słuchać, ja nie musiałem na niego krzyczeć. Bo on był dużo starszy ode mnie, a ja byłem również przy nim. No ale ja byłem partyzan wielki. No i tak to było. Armia Plechawiczusa powstała na wiosnę. W 1944 roku. Ona była specjalnie zorganizowana na rozbicie partyzantki polskiej. To powołali Niemcy. To była duża armia. Jechali oni sami od Jaszyn, tam z góry, Litwini. No. Zaczęli bić ludzi. Słychać tam pierwsze mieszkania od Jaszyn po prawej stronie. Patrzymy, pali się już mieszkania. Tam płaczą. Tam za wioską co domek stoi.
też tam mężczyzna raniony, oko wyrwane, trochę żył, ale potem zmarł. No i potem gdzie kogo popadli, takie bili i palili wioskę, cóż, 8 stodoły i 5 chat spalili. Kobiety zabili i dziecko ona miała na rękach. No i ona jej zaszczelili, a dziecko żywe zostało się na piersiach i płakało. A druga, jej na córka, sama starsza dziewczynki, może lat 5 miała, z tej niosła, to tej tak wyrwało tu. Nożki nic, ale tylko mięso to całe. No i вот так. Потім де кого нападли, били, 5 кілометрів там поляки були. І тоді їх допинділи трохи, але не всіх, поучекали вони, то 4 пинділи. Потім вони їх там за рекою забили. Урятували поляки, то партизанка це була. Поляки, щоб не поляки, все було. Трохи збиткувались, їх розділи до білізни. А потім повезли ренце в гору, а гузики повикраяли їм. І як стояли, ренце подаймі до гори, і голив стої. Ну, але попанділи, і нас, хто мог, мовили, хоче почайте, я й сама там була, то повезу 3 кроки. Стануть і уклінкні, пальні, і там закупали 4. Rozebrani do bielizny, nawet z taką godnością. Ten kapitan, dowódca tej kompanii, no, rozmawiał z Szczepcem. Szczepiec mówił, on pytał, dlaczego go rozstrzeliwują, że to jest wbrew wszelkim porozumieniu międzynarodowym. A Szczepiec powiedział, że nie można palić też zabudowań bez żadnych przyczyn i ludzi strzelać cywilnych. Wyroki, które wymagały szybkiego działania, to przeważnie wykonywał Bury. Kazał im, znaczy jeńcom, wykopać groby. Po wykopaniu po prostu wykonał wyroki, strzelił. Na tym się skończyło. Jeszcze nie w trzeciej brygadzie. Była taka walka o Grałżyszki, który mi kazał zorganizować egzekucję pod oficerów litewskich, którzy rzeczywiście zasłużyli na to. Myśmy widzieli, jak oni idą takimi rojami i w miarę jak się posuwali, to wszystko palili. No i egzekucja została z zaskoczenia wykonana, żeby przynajmniej żadnych męczarni. To potem mieliśmy kłopoty z tymi, którzy wieźli, którzy uczestniczyli, miejscowi mieszkańcy, dlatego że oni chcieli dopiero już nieżyjących masakrować. Taka nienawiść była. Za tych, którzy zginęli, miejscowych tam. Więc przykro, ale musieliśmy bronią, strzelając ich, po prostu odciągać, żeby grożąc bronią, żeby oni nie następowała masakra jeszcze zwłok. Ja mówię, to są straszne rzeczy. Przykrością to przypomina się. No, ja to raczej nigdy tego nigdy nie opowiadałem prawie nikomu. Ale panie, to jest... to nie są blaski tego harcerstwa. Każda wojna deformuje, a już taka szczególnie wojna, która partyzancka, to nie jest regularna armia, proszę pana. Jak nie jest regularna armia, to wyjątkowe jednostki, które mogły przetrzymać bez zdeformowania swojej psychiki, to wszystko. Bury był bezwzględny. On był dość dziwny. On był, w pewnym sensie był zamknięty w sobie. Był między nami, a był sam. To mi uderzało. Wydaje mi się, że on był śmiercią zarażony. Tacy ludzie są zawsze i wszędzie. To na to nie trzeba wojny, oni są i dzisiaj tacy. No, Bury był zawodowy kaprel, czy plutonowy. On był w szkole dla małoletnich podoficerów. Podoficerska szkoła dla małoletnich, to się tak nazywało. Nie można winić szkoły.
jeśli on miał predyspozycje charakteru takie, to na takiego wyrósł. Dyscyplina, ganianie, szkolenie, bez względu, przecież to byli ochotnicy wszystko, nie żołnierze z poboru. Oni inaczej podchodzili do tego takiego drylu przedwojennego, prawda, gdzie żołnierz był, prawda, i kapral był car boh i wojenski naczelnik. I tak samo było z Burym. Z tym, że ja teraz doceniam, bo nas dużo nie zginęło dzięki jego przeszkoleniu. Nie fraternizował się z żołnierzami, to bym powiedział. Nie fraternizował się, raczej zachowywał duży dystans, miał poczucie swojej władzy. Może słusznie, nie wiem, ale w każdym razie, widzi pani, tam na ogół przeważało towarzystwo, które było, to byli po maturze, ewentualnie koledzy ze szkoły, prawda, na ogół znajomi. No, on był troszeczkę obcy w tym środowisku, prawda. Niewątpliwie był prymitywem w stosunku do inteligentnych chłopaków swoich żołnierzy. W siodle siedziałem pierwszy raz. I zrobiłem w siodle dobrze ponad 100 kilometrów. Po przyjeździe tam do jakiejś wioski, ja szedłem na Wartę. Z Warty, no, zmarznięty do styczeń, do chałupy, że coś już zagrzeje. A Bury, co ty tu robisz? Do koni, pilnować koni. Ja od koni na Wartę i z Warty do koni, także w chałupie nie byłem w ogóle. Miałem rany od kolan przez pupę. To jeden strób był. Tak przez około tydzień czasu. Spałem w siodle, jadłem na Warcie stojąc przy koniach i myślałem, że już nie wytrzymam. Ćwiczenia. Stąd ta nazwa kompanii szturmowej. Miał swoje przywary. Taka akcja była na kolumnę transportową pod Jaszunami. To wówczas dało rozkazy i sam gdzieś znikł, nie widziałem gdzie. Byliśmy na dużym skłonie, na górze zalesionej, co prawda, droga w dole. I teraz atak przeprowadzony z góry na dół wcale nie był według nas właściwy. Bo gdybyśmy byli z drugiej strony, po przeciwnej stronie drogi było rzeczka, ale była płaszczyzna i potem las znowuż, to byśmy mogli bez strat wycofać się, bo atak, straty, no było, Niemcy dwóch naszych zabili wówczas, ściśle biorąc zamordowali. Czyli tu błąd był dowódcy. Niektórzy koledzy tutaj sądzą, że dowódca musi iść, przypuśćmy, w czasie akcji na przodzie, na odwrót, musi iść z tyłu. I często mówią niedobrze o swoich dowódcach, nie zdając sobie sprawy, że oni byli w wskazanym miejscu. Tam musieli być. I Bury powiedział, Bogdan pójdzie ze mną. I myśmy poszli na... On to określił jako punkt obserwacyjny. Był taki mająteczek malutki. I ten mająteczek był tak powyżej trochę tej szosy. No ja się zastanawiałem, dlaczego myśmy tam poszli, bo praktycznie w tym czasieśmy w tej akcji nie brali udziału, a koledzy tutaj napadali na ten samochód. Przeszedłem do, no, jako kierowca Szczerbca. Też był oficer zawodowy przedwojenny, a podczas walk umurowano Uśmiankę też został ranny, czyli nie siedział gdzieś z boku, tylko brał udział bezpośrednio w akcji i dowodził. Prawda? Więc to już świadczy, gdzie jego miejsce było. Wśród nas. Ta murowana Uśmianka to była akcja przemyślana już przez sztab główny, a brało udział kilka brygad. Zabraliśmy trochę karabinów maszynowych, a ich żeśmy puścili do Wilna w
bieliźnie na jasno mówiąc. No i tak się skończyła armia Plechawiczusa, bo z chwilą, kiedy oni dotarli do Wilna, to już Niemcy ich właściwie rozwiązali, tą całą organizację. Trzecią Wielką Brygadą dowodził Szczerbiec i marzył o tym, żeby ją zmotoryzować. Wzięliśmy jedną kompanię, wsiedliśmy do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. Nagle podjechał samochód z naprzeciwka ciężarowy, zaczęli wyskakiwać żołnierze niemieccy, strzelanina. Strzelanina trwała bardzo krótko, w wyniku jej zginęło 24, czyli prawie wszyscy żołnierze Luftwaffe, z wyjątkiem jednego, któregośmy momentalnie, prawda, zabrali do samochodu. Zabraliśmy ten jeden niemiecki samochód. No i w tym wypadku na przykład Bury wykazał bardzo dobre zdolności dowódcze. To jest, co prawda, było bardzo przykro, bo jak odjechaliśmy już jakieś no, z 7 kilometrów, to widzieliśmy nad tym Rudominem pikujące samoloty niemieckie, które zbombardowały tę miejscowość, prawda. W Onzadowie, gdzie formowałem szpital, mieszkał ukrywający się lekarz Żyd, który przyszedł kiedyś do mnie i mówi, niech pan załatwi u dowódcy, żeby mnie Bury nie zastrzelił czasem. Ja go zatrudniłem jako internistę w tworzącym się szpitalu. Udzieliłem pomocy lekarskiej Żydówce pobitej przez Burego. Najbardziej utkwiło mi w pamięci to w momencie ataku na Wilno, kiedyśmy przechodzili przez kolonię wileńską i wówczas szedł kolejarz niemiecki naprzeciw. Zwykły kolejarz, taką teczką kolejarską, zobaczył naszą tyralierę idącą w mundurach niemieckich, tam opaski tego. Zresztą w ogóle się nie przyjmował, normalnie doszedł do szeregu i właśnie w rejonie Burego. I coś tam się, pytanie było jakoś, ja byłem w wielkości 10 metrów, więc nie słyszałem. Efekt końcowy, że Bury wyjął pistolet i go na miejscu zastrzelił. Niewątpliwie Bury był sadystą. To było w lipcu, na początku lipca, 7 na 8, myśmy zaczęli już akcję wileńską. Jakie było uzasadnienie? Uzasadnienie było takie, że przede wszystkim udowodnić, że Wilno jest miastem polskim, że mamy to Wilno zdobyć i spotkać zbliżającą się armię sowiecką, prawda, już w oswobodzonym mieście. Myśmy byli poinformowani, że umocnienia nie są za dobre i że przypuszczalnie niemieckie oddziały mają opuścić Wilno. Chodziło o to, żeby ich zaskoczyć w czasie odwrotu. Spotkał nas gęsty i ostry ogień karabinów maszynowych i granatników, prawda, wyrzucanych z moździerzy granatów. Także po pewnym czasie musieliśmy się wycofać. Koledzy, którzy szli na chyba prawym skrzydle, natknęli się na nadjeżdżający pociąg. To nie był pancerny, to był tak zwany bałcuk. I w ten czas zginął ojciec i bardzo dużo osób zginęło z tego plutonu, bo on akurat trafił na ogień karabinów maszynowych tego pociągu. Pierwsza kompania na Belmoncie znalazła się w takiej sytuacji bardzo paskudnej. Trzeba było coś zrobić, bo kompania była groźba, że zostanie wybita co do nogi. Ktoś musiał dać jakiś rozkaz, co zrobić, no i Burego nie było. Rano poszliśmy do ataku i dowiedzieliśmy się, że ma nas wspierać ogień artyleryjski radziecki. I ten atak znów był nieudany, ponieważ przywitał nas bardzo silny ogień zareglowanych karabinów, nastawionych już na odpowiednie przejścia karabinów maszynowych. Bardzo silny ogień z moździerzy. I tak nam się wydawało, i tak niektórzy mówili, że on się w pewnym sensie skrzyżował i pokrył z ogniem radzieckim, ale ja nie wiem, bo rwało się ze wszystkich stron.
była zbiórka brygady i cmentarz Szczerdziec powiedział, że odmówiono nam wstępu do Wilna. Miała powstać jedna czy dwie dywizje z nas wszystkich, że mieliśmy taktycznie i operacyjnie podlegać armii rosyjskiej, bolszewickiej, natomiast politycznie władzą w Londynie. W celu, żeby to wojsko zorganizować, została jakaś narada, zwołana. Wszystkich tych ludzi aresztowano, rozbrojono, wsadzono do więzień. Myśmy zostali bez dowódców. Oni wszyscy wierzyli, uważali, że alianci nie dadzą nas, że tak powiem, zniszczyć w sensie takim militarnym i ludzkim, tak jak zrobiono z nami. Wszyscy z tego dowództwa naszej wileńskiego OK no, skończyli śmiercią. Przecież Wilk umarł w więzieniu, Szczerbiec umarł w więzieniu. Zostali skazani na karę śmierci za opór na tamtych ziemiach przeciwko wojskom hitlerowskim, no i z kolaborantom, bo z takimi myśmy mieli walki. Trzecia Wileńska Brygada istniała od lat 43 mniej więcej do końca akcji wileńskiej, kiedy aresztowano naszych dowódców, to jest jasne. Armia radziecka zaczęła rozbrajać naszych partyzantów. Przywiono nas tutaj, to już tutaj było kilka tysięcy rozbrojonych kolegów. W tym gospodarstwie, gdzieśmy ze studni czerpali wodę, spotkałem ojca Włodka Jurasowa. I on mi mówi, Ziutku, uciekaj, ja ci dam cywilne ubranie, uciekaj. Ja mówię, nie mogę, bo Włodek jest w obozie i jeżeli to koło 12 postaramy się wyjechać wyjechać znów po wodę i w ten czas może nam się uda wszystkim uciec. I przywróciłem tutaj i powiedziałem Włodkowi, słuchaj, widziałem twego ojca i umówiłem się, o 12 będzie na nas czekać, musimy się wkręcić do beczkowozu, żeby pójść do beczkowozu. Ale mówię, ja na razie pójdę spać, bo ja nie spałem. I położyłem się spać i oni jak uciekali, nie obudzili mnie. Wyjechali z tym beczkowozem, uciekli. Za kilka dni zaprowadzili na dworzec kolejowy, wsadzili do wagonów i wywieźli nas do Kałuży. Po rozwiązaniu trzeciej Wileńskiej Brygady AK Bury wstępuje do Ludowego Wojska Polskiego i jako plutonowy służy w ochronie lasów państwowych w Hajnówce. W maju 1945 roku dezerteruje wraz z plutonem, by podporządkować się Łupaszce. Następnie we wrześniu przechodzi do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i kilka dni później zostaje mianowany dowódcą pogotowia akcji specjalnej w Komendzie Okręgu Białystok. Oddział Bury nazywał trzecią Wileńską Brygadą. We wrześniu 1945 roku, 7 września, nastąpiła koncentracja i dowódca Łupaszko powiedział, że każdy sobie może widzieć swoje strony. I wtedy Bury nawiązał kontakt z NSW i przeszedł tam. A z nim razem ja przeszedłem, przeszedł Rekin, przeszedł Wiarus i tam jakiś czas działaliśmy. Ale coraz mniej Bury zaczął mi się podobać i to wszystko coraz mi się bardzo podobać. I ja w grudniu, około Bożego Narodzenia, skontaktowałem się z Lufą od Łupaszki i już do oddziału nie wróciłem. Po Łupaszko wszedł na nasz teren i nas rozszyfrowywał. Nasze rodzime organizacje, organizacje narodowe rozsadzał, rozbrajał tego. Nasze punkty były oparte na plebaniach, w majątkach ziemskich i nazywano nas organizacją ziemiańsko-duchowną, tak, oparta na takim zapleczu była. No, i myśmy mieli intencje, dobre prawa, a do Kana natomiast mogli wszyscy, Żyd prawosławny, Niemiec, wszystko, byliby miał
państwowość polska, a do nas nie, musiał być Polak, Polska dla Polaków była. Część przeszła do nas, to znaczy Buri z odłamem narodowym. I naszej wtedy stworzyło się Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Wróciłem do Polski, do Białej Podlaski, tam nas przywieźli, prawda, w 1946 roku w styczniu. I jak ja byłem w Kałudze, ktoś napisał w liście do Wilna, że ja byłem chory, że umarłem. I Wodek się bardzo przejął tym i powiedział, że on musi mnie pomścić, że on jest winien temu, on był bardzo ambitny. W gazetach już pisali, że rozbili oddział, znaczy ten spisany bandy Borego, prawda, że tam Biało zginął i tak dalej. A ojciec Jurasowa mi powiedział, że ktoś do niego przyszedł kiedyś, kto był Złotkiem. I powiedział mu, że on chyba nie zginął, że raczej on nie zginął. Ja wtedy powiedziałem, że ja postaram się za wszelką cenę spotkać z Burym i Włodka wyciągnąć stamtąd. I spotkałem się z Burym, spytałem się, co się dzieje z Włodkiem. Żyje tylko, rozbili nas, on się odłączył, poszedł na północ i że na pewno nawiąże z nim kontakt. Jak tylko nawiąże z nim kontakt, to da mi znać. Ja się interesowałem Włodkiem, nie chodziło o to, że wyciągnę Włodka, a ponieważ miałem w stosunku do niego pewne zobowiązania za Mikuliszki, powiedziałem, jak będziesz w ciężkiej sytuacji, trzeba będzie ci pomóc, to postaram ci się pomóc, jeżeli będę mógł. To znaczy, prawda, wyciągnę cię z tego terenu. Ale ja w ogóle się nie orientowałem, prawda, w jego ideologii, w tej ideologii, w której on w danej chwili się znajdował. Pomogłem mu i jak trzeba było, to pomagałem z tym, że jak się skończyła amnestia, to już powiedziałem, że nigdzie więcej nie pojadę, że ja muszę jednak kończyć studia. Nie chcę się już więcej narażać. Góry tam dostał kapitana i on ten oddział nazywał 3 Brygadą. Góry wydał odznaczenia, jak był tym szefem pasu, pogotowie akcji specjalnej. Napis 3 Wileńska Brygada AK. Dla nas, byłych Czerczaków, to nie jest 3 Brygada. My z tą brygadą, z nimi nie mamy żadnego związku. A to, że Bury używał, powoływał się na nazwę 3 Brygady, to była jego inicjatywa. No miał tych 4 czy 5 żołnierzy z 3 Brygady, ale też żaden z nich nie miał prawa nazwać oddziału Burego 3 Brygadą. To były drużyny policyjne do walki z kołtuństwem, ze złodziejstwem i z komuną, taka, która się na wsi gnieździła. Bury, jak ruszył z Puszczy Białowieskiej, ja był zarządem jakichś tam podwodów, tak dalej. A Puszcza Białowieska naturalnie otoczona zamieszkały elementem, no ja wiem, Polaków prawosławnych, jeśli ich tak nazwać, bo my to ich nazywamy chachłami. W tym właśnie chlewku to stał koń Burego i kazał dla Matuli, dla swego konia wstążki w grzywie poplatać, tak jak by dziewczynkę przy warkocze upleść i wstążki. I Matula chodziła, czesała tego konia i zapletała. Robiła. Żadnego słowa u nas jakiegoś przykrego w domu czy coś, to nic nie było. Nikt nic nie powiedział. Tato jest dyplomatyczny facet. Ja nie widziałem tu żadnej dyplomacji. Boi się, po dziś dzień się boi, nie wszyscy się boją. Bo nasz naród jest wiecznie czajliwy. Wszyscy się boją zemstw Polaków. Dziadek mi mówił tak. Rzeczywiście ta szkapa stała, babci dał wstążki i kazał zaplatać warkoczyki sobie w tym koniu. I później kazał dla dziadka wyprowadzić tego konia z chlewka. Aż ten chlewek był bardzo malutki, a dziadek nie mógł wyprowadzić tego konia z tego chlewka, dlatego że chlewek był wąski, a koń stał przodem do tego. I Bury od razu się pienił, po 5 minutach przystawił pistolet i powiedział, wyprowadzasz skurwysynu albo zapierdolę. Podlaski naród jest miękki i finał.
Wszyscy się boją, czają i wymiękają. Dlaczego? Dlaczego? To jest, my tu mieszkamy od 1000 lat. Dosłownie od 1000 lat. Bury, on wszystkie te wsie znał, jak był w straży. To on znał te wsie, gdzie ile jest tych ormowców, gdzie ile było partii. On już interesował się. Listę miał. I brał z listy, na przykład pod Hajnówką tam. Tam wsie prawosławne, tam bardzo mało było katolików. I on brał z listy i udawali, że jadę na ćwiczenia. Ojca naszego zabrali. Z naszej wioski 5 zabranych było. Sołtys schodził i wysyłał ludzi po drzewo. I na drugi dzień oni pojechali na ten szarwarek na Loźnicę. Zajechali na Loźnicę, wieczorem nie wrócili. Przeszło tych 3 dni nie ma. Jakby kamień w wodę wpadł. Jeden kaleka na drewnianych kulach chodził tego, że jego zabrali z naszej wioski. To im o ludzi nie chodziło, tylko im chodziło koń i wóz. I na tym całym placu ci ludzie, którzy jechali do lasu po drzewo rzekomo, to wszystko było zatrzymywane i tu właśnie stacjonowali, stali furę, panieci, wozacy wszyscy byli tu i jeszcze tam dalej, wszędzie tego, a szczególnie tu najwięcej było. No i tak trzymali, trzymali, a potem bury, coś patrzy na moje furę i mówi, czyja to fura jest? Ja każę, moja, zdaj pan torbę z tej klaczy. Ja torbę zdjął, no on za gębę, zęby, mówi, za stara klacz, ta fura jest zwolniona. Może pan zjeżdżać na bok. Drugiego zwolnili też byli. Stary był taki człowiek i koniu jego też niedobry. Bury. Czarny był taki, to sztywny chłop, tak baki miało. Bury. Tych ludzi chyba tam 20 czy 30 fur. Zabrano tego i ten cały oddział na te 20 fur siadł i pojechał do Hajnówki. Ci wszyscy ludzie nie wrócili. To była tajemnica, nikt nic nie wiedział. Zastępca Burego przyjechał konno i coś pogadali i do mieszkania wszystkich. Mówił, wszystko jedno się spalą, nie tam. Na co ich strzelać, a nie tam. Było całą wieś otoczyli, przy każdej stodole stał, przy każdym chlewie, no wszędzie, wszędzie. I zaczęli oni potem nas wszystkich ganiać do jednego domu. I oni tam nas wszystkich spędzili i ach, mężczyzn mówią na fury, żebyś konie brali, wozy na furma. A potem co się rozmyślili, zabrali do na bosaka i wszystkich do tego. Od nas tylko jednego furmana wzięli, a tych wszystkich do tego samego mieszkania, gdzie my byli. Nie, najmniejsza siostra. To była chora w ten czas na grypę i my ją zostawili w domu. I to dziecko tam siedziało i wie pani, na garku stała patelnia. Ten dzieciak poruszył tą patelnią. On przylatuje, ten bury z pistoletem. On myślał, bo widzi dziecko. I zaraz jakiś jego przyszedł i mówi, zabierz to cierwo, rzuć tam do tego samego domu. A potem już zaczęli strzelać do każdego domu, wszystkie domy płoną i nasz już tam, gdzie my siedzimy, płonie. Krzyk, gwałt, to dowództwo wyjechało, a te wartowniki stały, no. I jeden z tyłu, tam jednak jeszcze był człowiek trochę, bo te drzwi pozabijali gwoździami. Podginął te gwoździe i mówi, ludzie, wciekajcie, wciekajcie, bo spłoniecie wszystko. No, ale każdy się boi, no to płonie i wszystko, ale strach. Taki mały chłopczyk Lonia był, sierotka taka. Idź, Lonia, ty. Poleciało to dziecko i za nim my polecieliśmy. Kto nie poszedł tam do tego mieszkania, no to spłonął. Jeden taki z dwoma synami leży na drzwiach. Drugi leży znów też. Ona jeszcze była żywa, ta Natalia. A ja, ten Jan jej i syn,
też nie żyły. I taki jeszcze był z Sochowolców ten. I też zapędzili go do naszej stodoły. I tam, tam zastrzelili pod dachem. I Soltysa syn, Soltys się schował. I tego dzieciaka, taki mój kolega. I wozili go, a potem jak już nas spędzali, to pod stodolę tam pod naszą i zastrzelili też tego chłopaka. Boże kochany, Boże, jak to straszno było, jak wszędzie strzelają, że Makar opalił się, Helena opalona. Oj, Boże mój, Boże. Natalia leży z dzieckiem. Jedna nieczyporuka żona i troje dzieci spaliło się. I ona w ciąży była i też urodziła dziecko i też nie żyła. Oj. Matka powiedziała, żeby uciekać. Wzięła obraz katolicki. Grobnicę. Było święto Matki Boskiej Grobnicy. Dwie siostry, dwie dziewczyny i ja wyszliśmy na zewnątrz mieszkania. I w tym czasie do nas podeszło trzech. Pistolety w ręku mieli. Zapytali nas, jakiego wyznania jesteśmy. Matula powiedziała, że Polakami jesteśmy. Jeśli nie wierzycie, to sąsiadki. Zapytajcie, która stała z rodziną przed domem. Ta nie potwierdziła. Ile matki w tym czasie z pistoletu strzelił. Ja widzę, co się dzieje. 11 lat miałem w ten czas. Chciałem ucieknąć i strzelali za mną, ale nie celnie. Ja wywróciłem się. Widziałem i słyszałem, jak dom się pali. Trwało to gdzieś około 2 godzin. Kiedy strzelanina ucichła i słychać było komendę, gołąb, gołąb, zbiórka. I znalazłem matkę leżącą, spaloną, zwęgloną. 48 matka miała. Łącznie we wsi zostało zabitych 24 osoby. I na skraju lasu na grubej sośnie była kartka z napisem, że w ciągu 2 tygodni, żeby reszta mieszkańców opuściła wieś. Na to nie ma usprawiedliwienia. Nie ma usprawiedliwienia na to, absolutnie. Mnie to zaszokowało. I teraz wiem, dlaczego Bury bał się ujawnić. Musiało być za coś. Coś za coś musiało być. I z Aleszany to samo. Oni należeli wszyscy do ORMO, należeli do partii, a Bury wedle listy, bo wiem. Wiem, bo ja chodziłem już w NZW i wiem. A gdzie wioski były większe, ja wiem, tak, tam za Bierskiem tego, tam ORMO było, tego tak. Mieli broń. No to oni bali się iść. A u nas, no coś tam, u nas ni orma nie było, niczego nie było, ni broni nikt nie miał i tak. Co chcieli, to robili. Niektórzy i ssak mówili, ganiali nas do Stalina, mówili, uciekajcie do Stalina. Nas nikt nie chciał jechać, samo no czego pojedzie. Tu ojciec, tu babka, tu dziadek, tu pradziadki urodzone były, no czegoż tam pojadę. Szukać coś w Rosji tam. Był jeden, to on w Bielsku był, Bazyluk taki. Ten był, on za okupacji ukrywał się.
No i ten Sołtys był w Demianiu, też był członek partii, więc nikogo nie było tutaj. ZSH kiedyś to organizowali już, związek ten Samopomoc Chłopska, ale komunistów to nie było u nas takich. Ten, kto zrobił, pośpieszył się, bo Bury tłumaczył się, że on by tego nie pozwolił zrobić. A to zrobił Żelazny ze swoim plutonem. Gdyby to była samowolka, to zdaniem z Borego on by nie popuścił tego. On by ich pod sąd oddał. To, co zawsze mówił Szczerbiec, od partyzanta do bandyty jest jeden krok. Mój Boże, to ja siedziałem 6 lat za to, żeby się później dowiedzieć o tej, już nie dość, że Włodek zginął, nie widziałem, to jeszcze za takie rzeczy. To dla mnie to nie było zaskoczenie. Póki miał ostrego dowódcę nad sobą, to panował nad sobą. Jak tego dowódcy nie miał, no to te instynkty jego się po prostu rozwinęły. No, może nawet nie rozwinęły, tylko wykazały. Bo tacy ludzie to są zawsze. To. Pewno, że można mówić, że wojna tam wojna, ale cóż, na wojnie też można być człowiekiem. No i 13 podjechał samochód, zawieźć mnie na plac inwalidów, na bezpiekę. No i zaczęło się śledztwo. No, okazało się, że mnie 3 miesiące inwigilowali i jeździli z nami w ślad. Pewnie ci. Zbili mnie w ten czas, ale to mniejsza z tym. I za parę dni przywieźli mnie do Warszawy, do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Pewnego dnia mnie wezwano na górę. I wchodzę do pokoju i siedzi Bury plecami tak, do wejścia. Kazali mi się zatrzymać za plecami, tylko pozwoli mu się obejrzeć. Znacie się? Tak, znam się. Oni się zapytali, słuchajcie Bury, gdzie jest rekin? A Bury mówi, Bogdan mi powiedział kiedyś w Karpaczu, że on podobno studiuje na Politechnice w Gliwicach. Ja mówię, ja ci to powiedziałem, miałem by przerwać, koniec. No i za jakieś 2-3 tygodnie wsadzili nas do takiego furgonu. Siedział Bury, a później siedział między nogami Burego rekin i później ja. No i byliśmy skuci, także rekin miał jakoś tak chyba... Także myśmy sobie jeszcze ręce uścisnęli z rekinem, pamiętam. I o tym, że Wiarus nie żył, dowiedziałem się na mojej rozprawie. Sędzia się go zapytał, co się stało z Wiarusem. A Bury w ten sposób powiedział, że Wiarus zginął w tym czasie. A dlaczegoście nie powiedzieli oskarżonemu? I w ten czas Bury powiedział, bo bałem się, że oskarżony mi nie pomoże. Rehabilitację otrzymał Bury. No, naprawdę tu zawojował. Natłuk ludzi i do widzenia, i rehabilitację dostał. Jeszcze jakby, no walczył, no to jeszcze tam z wojskiem, no to jeszcze tego, a to panie mój, ludzi wziąć, bezbronnych, wziąć, jeszcze wieźli, durnia za przeproszeniem, to jeszcze wziął i za to i rozstrzelał. To, żeby oni gdzie, w co byli uplątane, czy do jakiej partii te ludzie należeli, czy co, no żaden ni do czego nie należał, tylko miał woza, konia i te pole, więcej nic. Może jeszcze który bata miał na konia. I to dopiero aż dotarło się do 90. któregoś roku. Jak robili ekshumację w Klichach, to wykopali z naszej wioski ten, co był kaleka, noga zakręcona za nogę, tako, to kość krzywa była, a później cholewę wykopali z buta tata. Ja to cholewę poznała, bo była ona niezgnita jeszcze. A później, jak już zajechali do Puchal wykopywać, tam 3 osoby było, to tata szczęki tam byli. A tato miał plutynowy... Dół plutynowy był. Dół cały plutynowy był.
i cała szczęka z tymi zębami była. Do pana Monkiewicza podeszła z tą szczęką i do niego rozmawiam. Ja mówię, pan mówił, że tutaj zwierzęce kości są pochowane, a to zęby mego ojca, bo tato miał duże wąsy. To szczęko miał przycięte wąsy. A on mnie powiedział, że to bywa pomyłka. No to jak pomyłka bywa? To jak mówisz, że zwierzęce kości pochowane, toż to ludzkie, to jaka to może być pomyłka? To później my tak sami sobą rozmawiali, czemu but był w klichach, a szczęka była w puchalach. Ale jak tam wilki i lisy ciągali te ciała, to wie pani, jak tam zbierali, to gdzie zbierał, on tam kładł ich. A starszy mężczyzna był może w wieku moim, może starszy. I ze mną zaczął gadać, ja zaczęła płakać. Później wyjęła zdjęcie z torebki, ja mówię, o to mój ojciec. A on mówi, było w chacie u mnie. Pamiętam dobrze. Ja mówię, no i co z nimi zrobili? No wie pani, co zrobili. I po 3 osoby wyprowadzali ich i mordowali. Ja mówię, wie pan co, żeby nawet kości tutaj leżeli, to ja ojca poznam. Chyba ja mówię, jak jego zaszczelili, to zęby wyrwali. A on mówi, oby ich szczelali. Ja mówię, a co z nimi robili? On mówi, mordowali, bili. To jak później wykopywali te szkielety, to szczęki tak poprzebijane byli. Czoło poprzebijane na upół. W 2 czy w 3 szkieletach to tylko dziury z tyłu byli, jakby szczelane. No to tam, że odkopali byli w tym drugim mieście, to takowo oszczęka, jakby siekiera rozrąbana była, o takowo zęby tak. Jak włożyli zęby, to widać, że to jednego, to takowo jakby siekiera rozcięte było. A jak tylko macie robili, to mówili, że w jednej czaście to była deska, kawałek deski i 4... Nie, nie kawałek, deski, kawałek taki obył i gwoździe o taki... 4-celowy gwóźdź. I w tym czaszce z tą deską ten gwoźdź siedział. Normalnie w czaszce wbity gwoździe był i z deską z taką. A w drugiego to 3 takich okamieni było w czaszce. To my wzięli to czaszkę i do lekarza podeszli, pytamy się, czy to, czym te, którędy te kamienie wbijane? Bo że bustami, no to poszłoby dalej. A on mówi, oczami wbijane. Oczami wbijane kamienie. O takich oczy kamienie było. To na to tylko ono popatrzeć, co już jedne kości byli, to popatrzeć było, co jak oni cierpieli tej śmierci i za co ich bić. Jeszcze dzisiaj nie daję tego pomnika postawić. Dlaczego nie wolno, że to Buri pomordował? To że prawdopodobnie synowo dostali odszkodowanie za niego. A jemu tablice odsłaniają i modlić się będą może do niego teraz.